oczywiście, uwaga, teraz będę generalizować, kobiety słabiej sobie radzą w negocjowaniu niż mężczyźni. Kiedy warto negocjować? Zawsze. I zawsze to mówię, że jeśli nie negocjujemy, to tracimy okazję. Nikt nie zadba o twoje interesy tak dobrze jak ty sama, czy tak dobrze jak ty sam. No, no to jest prawda, no nie oczekuj od klienta, żeby on ci dawał stawkę większą niż ma rynek. To ty musisz go przekonać, że ty jesteś więcej warty, dlatego bierzesz stawki wyższe niż ma rynek. Nie pozwólmy na to, żeby ludzie robili nam łaskę, jak nam oddają własne pieniądze, jak nam płacą w terminie. To nie jest żadna łaska. To, że nam ktoś zapłaci fakturę w terminie, to jest obligacja z jego strony. To nie jest żadna łaska. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Siema. Stawki copywritera nie są ustalone z góry. Często są przedmiotem negocjacji, a dojście do porozumienia bywa trudne. Z jednej strony każda umowa może być negocjowana, z drugiej niekiedy zahacza to podważanie naszej wartości czy autorytetu dla oszczędności. Dzisiaj jest z nami specjalistka w tej dziedzinie, certyfikowana negocjatorka i mediatorka, autorka książki Negocjuj kobieto, Ewa Scheiner. Dzień dobry, Ewa. Dzień dobry. Dobry wieczór, bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie, jak mawiają. Dzień dobry, takie uniwersalne. Ewo, co ostatnio napisałaś za pieniądze? Wiesz co, to nie było ostatnio, to było wiele lat temu, bo w 2016 roku ta książka się ukazała, zatem ja ją napisałam pewnie z rok wcześniej. Proces wydawniczy trochę trwał. Była to książka Negocjuj kobieto, czyli poradnik o negocjowaniu skierowany do kobiet. Od razu powiem, nie specjalistek w negocjowaniu, nie zajmujących się na co dzień na przykład sprzedażą czy zakupami, bo ja się z tego środowiska wywodzę. Natomiast dla kobiet, które chciałyby podnieść odrobinę swoje kompetencje negocjacyjne, bo oczywiście, uwaga, teraz będę generalizować, kobiety słabiej sobie radzą w negocjowaniu niż mężczyźni. Więc dla zwykłych studentek, pań domu, księgowych, dziennikarek, kogokolwiek, kto nie styka się z handlem, z negocjacjami na co dzień, a chciałby trochę popracować w tym obszarze. Zupełnie przypadkiem oczywiście tę książkę mam na podorędziu, więc reasumując, to napisałam za pieniądze, to nie są duże pieniądze. Autor książek w Polsce, o ile nie ma nośnego nazwiska, a tych nazwisk jest naprawdę niewiele, no to powiem szczerze, z pisania nie da się żyć i ja szczęśliwie z pisania nie muszę żyć, natomiast dało mi to ogromną frajdę i cały czas taką frajdę mi daje, chociażby jak dostaję informacje, uwaga, nie tylko od kobiet, okazuje się, że całkiem spore grono panów przeczytała tą książkę, jak dostaję na przykład informację, że bardzo mu się podobała. Ciekawe, ten temat książki chciałem deczko pociągnąć właśnie raz uwagi na to, że dlaczego negocjuj kobieto i ciekawy jest ten temat właśnie tego, że kobiety słabiej sobie radzą w negocjacjach. Ciekaw jestem, z czego to mogłoby wynikać, czy to się da jednym zdaniem odpowiedzieć, czy to empatia, czy... Nie, jednym zdaniem nie, ale w kilku zdaniach. Od dziesięcioleci, nie, od wieków, nawet nie od dziesięcioleci, tylko od wieków, dziewczynki i chłopców troszkę inaczej się wychowuje. Chłopcy albo mężczyźni kiedyś chodzili i szukali zwierzyny, prawda? Czyli zapewniali rodzinie przetrwanie, bronili jej i przynosili jedzenie. Kobieta natomiast, czy dziewczynka, miała pilnować tego domowego ogniska, prawda? Potem już nie trzeba było polować, potem już nie trzeba było tego ognia pilnować, ale cały czas dziewczynki wychowuje się inaczej niż chłopców, czyli ty bądź dzielny, ty nie płacz i tak dalej, ty walcz, ty dyskutuj, a ty siedź w kącie, a znajdą, teraz o dziewczynkach, siedź w kącie, a znajdą cię, ty jesteś po to, żeby ładnie wyglądać, być miła, albo jak to mówią, leżeć i pachnieć, no to już oczywiście wersja luksusowa dziewczynki, nie? Więc no tak to nam od dziesięcioleci tłumaczyli, że powinniśmy być zgodne, układne, miłe i ładne. No to
dyskusja o swoim, bronienie swojego stanowiska, stawianie granic, czy dyskutowanie i powiedzenie komuś w oczy, nie, to jest za mało, sam przyznasz, troszeczkę się rozmija z tym takim cudnym obrazkiem takiej miłej, grzecznej, absolutnie nieroszczeniowej, niepyskatej, nieagresywnej, miłej kobiety. A czemu negocjuj, kobieto? Skąd tytuł? Dlatego, że mówię, spostrzeżenia z wielu lat raz moich doświadczeń zawodowych, tak jak Ci wcześniej mówiłam, 15 lat w zakupach i ja na swojej drodze przy stole negocjacyjnym spotykałam głównie mężczyzn. Ja sobie kiedyś nawet statystyki robiłam. Niecałe 10% ludzi, z którymi przychodziło mi negocjować, to zawsze byli ludzie ze strony sprzedaży, niecałe 10% to były kobiety. Najczęściej negocjowałam z mężczyznami, to zupełnie bez znaczenia, czy to był przedstawiciel regionalny, czy to był key account, czy to był dyrektor sprzedaży, czy to był prezes. W 90 paru procentach to byli faceci. Potem też miałam takie współpracę z dwoma fundacjami. Tam miałam okazję spotkać się z kobietami, których ja w swoim środowisku czy w swojej drodze zawodowej nigdy bym nie spodobała, bo to były kobiety, no nazwijmy to tak bardzo ogólnie, może krzywdzące, ale wykluczone, prawda, z tego środowiska. To były kobiety, że tak powiem, mocno poobijane przez życie, które jasne, że nie umiały negocjować, ale one czasami nawet nie potrafiły wyartykułować nie. Prawda? No i ja sobie na bazie tego ukułam takie przekonanie, że tym kobietom trzeba pomóc. I tym takim, które w ogóle boją się odezwać, i tym takim, które się odzywają, ale nie umieją bronić swoich interesów, i tym takim, które chciałyby troszkę ponegocjować. Ja nie mówię, raz jeszcze podkreślam, nie na drodze zawodowej, nie tym, które się zajmują kupowaniem czy sprzedawaniem, tylko chociażby rozmową o swojej podwyżce, rozmową o swoim wynagrodzeniu. Cenny, świetny temat, dlatego że statystycznie 65% copywriterów to kobiety, czyli kobiety są tutaj w większości, a tak jak powiedziałem na początku, ta stawka nie jest ustalona z góry, nie ma tutaj płacy minimalnej czy minimalnej stawki godzinowej i tak naprawdę zarabiamy tyle, ile jesteśmy w stanie wydrzeć. Jeżeli cywilizacyjnie dziewczyny, kobiety nie są skłonne być może, że tak to nazwę, do podnoszenia głowy, roboczo to nazwijmy, ogólnie do negocjacji, myślę, że mogą na tym tracić. Nie tylko nie ubiegając się o podwyżkę na etacie, ale też nie negocjując stawek freelancerskich, więc ważny temat i płynnie przechodzimy do następnego pytania, które brzmi, dlaczego sztuka negocjacji jest ważna? Ja bym zaczęła od tego, że większość z nas postrzega negocjacje jako coś takiego absolutnie poważnego, trudnego i związanego przede wszystkim z biznesem, z dyplomacją, z polityką. Niemniej jednak niewielu z nas potrafi zauważyć, że my negocjujemy na co dzień, negocjujemy w domu, w mieszkaniu, czyli negocjacje z najbliższymi, negocjujemy w tak zwanym otoczeniu społecznym, czyli codziennie tam, gdzie coś kupujemy, gdzie coś załatwiamy, czyli negocjujemy nie mając świadomości, że to robimy. I już uświadomienie sobie tego, że takie kompetencje miękkie jak umiejętność dogadania się z człowiekiem, tak to nazwijmy, bo negocjacje to jest forma komunikacji i przekonywania do swojego zdania, więc jeśli sobie uświadomimy, że takie kompetencje miękkie są nam potrzebne codziennie i w każdym środowisku, w jakim się obracamy, to już daje nam takie przekonanie, że okej, może warto by było nad tym popracować, bo jeśli sobie interpretujemy negocjacje jako biznes, negocjacje jako polityka, negocjacje jako dyplomacja, to sobie powiemy, nie, ja jako copywriterka, to ja przecież nie mam z tym nic wspólnego, nie? Zdecydowanie mamy z tym coś wspólnego, mało tego, powiedziałbym nawet więcej, że copywriterzy to jest grupa zawodowa, której celem jest przekonanie kogoś do czegoś, może nie przekonanie, tylko zmiana przekonań, i w jakimś stopniu wywarcie wpływu, co nie da się ukryć, że zahacza o negocjacje. Ja też w codziennym życiu zauważam, jak mieliśmy wczoraj chyba kwestię obiadu. No i co? No dobra, ziemniaczki jakieś. I moja mówi, ale ja nie będę obierać ziemniaków. Będziesz obierał ziemniaki? Nie będę obierał ziemniaki, idę po frytki do sklepu. No. To jest już jakaś negocjacja i jakiś kompromis, nie? To był kompromis, tak. Kiedy warto negocjować? Zawsze. I zawsze to mówię, że jeśli nie negocjujemy, to tracimy okazję.
Ja powiem tak, znowu, nie będę opowiadać, jak ja to w biznesie negocjowałam, ile to ja milionów złotych albo dolarów wynegocjowałam. Jeśli jest się kupcem albo potem, jeśli jest się kontrakt menadżerem albo jeśli jest się negocjatorem, no to właściwie to jest klucz działalności. Natomiast ja powiem tak, ja staram się nie przepuszczać żadnej okazji i zachęcam ludzi, którzy zawodowo nie zajmują się negocjacjami, do negocjowania, kiedy tylko nadarzy się odpowiednia okoliczność. Patrz, taki przykład. Weźmy pod uwagę, załóżmy, że jest teraz okres wiosenny, prawie letni i mamy już na tych straganach świeże owoce typu truskawki czy maliny, czyli zwracam uwagę, owoce miękkie, owoce, które się szybko psują. I teraz tak, wracam z biura, około 17 jestem na lokalnym takim ryneczku na Mokotowie. Lokalny ryneczek, czyli wiadomo, no są tam jacyś tacy sprzedawcy, głównie sprzedawcy owoców i warzyw. Około godziny 17 większość z tych sprzedawców już pojechała do domu, bo oni zaczynają dzień bardzo rano, prawda? Oni handlują od rana. Zostaje jeden, dwóch sprzedawców, którzy się powoli już zbierają, czyli pakują te swoje owoce, warzywa do samochodu. Ja podchodzę do takiego upatrzonego sprzedawcy. Załóżmy, że są takie pojemniczki z malinami i jeden kosztuje 8 zł. Podchodzę do takiego sprzedawcy i mówię, wezmę dwa za 7. Powiem tak, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ten sprzedawca, nie wiem, się na mnie oburzył, albo mnie przegonił, albo powiedział nic podobnego. Bez dyskusji dostaję 2 za 7 zł. Powiesz tak, żadne pieniądze. No żadne pieniądze, tylko ja nie mówię o jednorazowej akcji, tylko podkreślam, że ja to robię nagminnie, ja mam to po prostu w DNA. A zobacz, ktoś powie, chytra baba, prawda? Będzie się z dostawcą owoców o złotówkę na jednym opakowaniu handryczyć, jak to niektórzy mówią. A ja powiem tak, popatrzcie z perspektywy tego sprzedawcy warzyw. Jeśli to jest jego kramik, jeśli to są jego warzywa, jeśli on te swoje płody rolne sprzedaje, to w sezonie letnim on dzień w dzień na kolację je maliny. Dlaczego? Dlatego, że malin on na następny dzień nie sprzeda. W ciepły, w gorący dzień te maliny, one tam się po prostu gotują, prawda? Więc on ma do wyboru, albo wywali te niesprzedane maliny, raczej szkoda, albo je zje na kolację. Ja uwielbiam maliny, ale tak sobie myślę, że gdybym przez, nie wiem, 14, 18, 20 dni na kolację miała maliny, to któregoś dnia po prostu wolałabym chyba nie zjeść kolacji. I jeśli ja popatrzę z tej perspektywy na niego, to ja ratuję go. Ja zabierając, kupując te dwa ostatnie na przykład pudełeczka malin, zapewniam mu to, że on dzisiaj będzie mógł chleb z kiełbasą zjeść na kolację, a nie te maliny. Więc popatrzmy z tej perspektywy. Ja jestem zadowolona, taka malutka satysfakcja, prawda, bo zamiast 8 za opakowanie zapłaciłam 7, kupowałam 2, więc jak najbardziej miałam podstawy do tego, żeby negocjować, on już się zwijał, więc znowu miałam podstawy do tego, żeby oczekiwać, że jako ostatniej klientce, jakąś ostatnią klientkę mnie wynagrodzi i on ma coś z tego, zarobił pieniądze i nie będzie musiał jeść po raz enty malin na kolację. I takie podejście, mówię, i takie działania rekomendowałabym wszystkim. Naprawdę nie trzeba żadnych bardzo rozwiniętych umiejętności negocjacyjnych. Kolejny przykład, zwykły, znowu dla zwykłego zjadacza chleba. Idę do centrum handlowego, oczywiście nie do Lidla i jeszcze jedno, nie negocjuję na ryneczku Lidla, żeby było jasne, tak? Nie negocjuję w sieciach spożywczych czy warzywnych. Natomiast słuchajcie, no jeśli idę do centrum handlowego i kupuję 2 pary jeansów, w Wranglerze, Levi'sie, no to jest normalne, że ja zapytam, skoro już 2 albo kupuję 2 pary jeansów, koszulkę, to ja zapytam o rabat. Słuchaj, każda pani sprzedająca, każda ekspedientka w sklepie sieciowym ma możliwość obdarzenia nas małym, bo małym, ale kilkuprocentowym rabatem. Menadżerka sklepu, czyli taka kierowniczka sklepu, ma możliwość przyznania nam rabatu czy upustu nawet kilkunastoprocentowego. Więc dlaczego ja, płacąc za parę jeansów 400 zł, mam nie zapytać o jakiś rabat? W najgorszym, absolutnie czarnym scenariuszu nie dostanę rabatu, tak? No to będzie absolutnie czarny scenariusz. W
scenariuszu lepszym, takim pomiędzy, dostanę parę skarpetek, bo dokładnie dostałam parę skarpetek w ramach rabatu. Nie mogę pani dać rabatu, ale proszę, parę skarpetek, a w najlepszej opcji dostanę kilkadziesiąt złotych rabatu. I tak też dostałam. Żadne rocket science, jak mawiają. Tak, 100% odpowiedzi na niezadane pytanie brzmi nie. Tak jak ktoś powiedział, chyba to jest parafraza z hokeisty, z Wayne'a Greckiego, który powiedział, że nie trafiasz 100% strzałów, których nie oddasz. Nie próbujesz. Tak, dokładnie, dokładnie. I mówię, to jest absolutnie najgorszy scenariusz. No ktoś nam powie nie. Tyle, no. Trudno. I tak bym tyle za te spodnie zapłacił, tak? No właśnie, no dokładnie. Ciekawe, tylko mam tutaj taką, pojawia mi się już obawa, że ktoś może sobie pomyśleć, bo mnie ktoś weźmie za cebulę, czy tak jak powiedziałeś, za chytrusa, czy że się handryczę tutaj o złotówkę, dwie, czy to 5% rabatu. I jak sobie z tym poradzić? Czy da się sobie z tym poradzić? To też zależy, zobacz, jak podchodzisz do ludzi. Jeśli ja, taka sztywna, z takim lodowatym wzrokiem profesjonalnej negocjatorki, idę do tej pani sprzedającej te dżinsy i tak przyszpilam ją do tego kontuaru i żądam rabatu, no to nie będzie. To nie będzie fajne. I ta pani się zamknie w sobie, przestraszy, usztywni i powie, że ona nie może. A jeśli, że tak powiem, luźnym krokiem podejdziesz, jeszcze tu zwracasz uwagę, że na relację pani, a ty mężczyzna, podejdziesz do tej pani, obdarzysz ją już idąc, złapiesz kontakt wzrokowy, obdarzysz ją uśmiechem i tak bardzo przyjaźnie, tak na luzie zapytasz, czy przy dwóch parach spodni to czasami nie należałby ci jakiś mały rabat? No to kurczę, no po pierwsze się prawdopodobnie ta pani do ciebie uśmiechnie, bo uśmiech ma to do siebie, że w tam 90 paru procentach wyzwala uśmiech z drugiej strony i już będziecie mieli taką, nazwijmy to, malutką relację i zapytasz tak grzecznie, bez żadnej roszczeniowej postawy, bez żadnego oczekiwania w głosie, tylko takie zaczepne. Gwarantuję, 5% gwarantuję. Jak będzie kierowniczka, jak będzie menadżerka tego sklepu, jesteś na dobrej drodze, żeby dostać więcej. A masz podstawy, bo już masz dwie pary, czyli tak jakby sobie to tłumaczysz, prawda? Zapytam, bo nie kupuję jednej pary spodni, tylko kupuję od razu dwie, więc ty się też czuj upoważniony do tego, żeby zapytać. Zapytaj, najwyżej usłyszysz nie. Albo dostaniesz skarpetki. Ja dostałam skarpetki raz, a innym razem dostałam rabat, więc zawsze pytam. Bo patrz, ani nigdy nie znalazłam nowych markowych skarpetek na ulicy, ani nigdy nie znalazłam kilkudziesięciu złotych na ulicy. No może jakbym znajdywała, to bym miała inne podejście. Nie, bo moja babcia zawsze mówiła, jak dają, to bierz, jak biją, to uciekaj. Uciekaj. Ale no. tu ciekawa kwestia pada, bo po pierwsze jest ten argument, że ten rabat jest za coś, bo wiem, że Paweł Tkaczyk kiedyś pisał, że rabat nie może być tak po prostu, że jest rabat, tylko rabat jest za coś i mówisz, przychodzę, biorę dwie pary tych spodni, biorę dwie pary, nie jedną, czy za to, że biorę dwie pary, będzie ten rabacik. I druga kwestia z tym sprzedawcą malin, że on po powrocie do domu, jak malin nie sprzeda, to albo je zje, albo je wyrzuci, albo jak mój przyszły teść przerobi je na wino. I to tu wchodzimy płynnie do kolejnego pytania o to przygotowanie do negocjacji, bo to nie jest tak, że przychodzę i mówię od razu z buta do tej pani w sklepie, ile będzie rabatu na te spodnie, tylko jest już jakieś przygotowanie, jakiś plan, jakaś premedytacja do tego. I pytanie brzmi, jak się przygotować do tych negocjacji? Wiesz co, jeśli pozwolisz, to wrócę tylko na ten rabat za coś. Oczywiście ja zawsze to tłumaczę, bo ja szkolę po prostu z negocjacji, więc tłumaczę ludziom, żeby znaleźli jakiś powód. No bo kupowanie dwóch par spodni to już jest powód do tego, żeby zapytać. Kupowanie dwóch opakowań malin to jest powód, żeby zapytać, dlatego żeby tobie było łatwiej zapytać, żebyś ty czuł taki wewnętrzny imperatyw, o, kupuję prawie hurtowo. Natomiast nie dostaje się rabatu za coś, bo na przykład bardzo mi się podobały amerykańskie linie lotnicze. One mają bardzo, ale to bardzo szeroki zakres różnych takich
programów lojalnościowo-motywacyjnych i różnych programów rabatowych. Tam się dostaje rabat za to, za podróż poślubną, przedślubną, jeśli lecimy na pogrzeb, jeśli oczywiście rodzina leci, rabaty dostają dzieci, rabaty dostają osoby starsze, wojskowi, mundurowi itd., itd. Jest cała lista. I w urodziny dostajesz rabaty, jeśli lecisz w dniu urodzin, dostajesz rabat. I wtedy właściwie można zapytać, jak kupujesz, zamawiasz ten bilet, nie w internecie oczywiście, tylko wyobraźmy sobie, że zamawiasz go gdzieś na lotnisku, idziesz i płacisz, to mówisz tej pani na przykład: nie jestem wojskowym, nie lecę z całą rodziną, nie lecę na ślub, nie lecę na pogrzeb, nie mam dzisiaj urodzin. A czy mimo wszystko mógłbym dostać rabat dla najsympatyczniejszego pasażera, którego pani dzisiaj miała? Okej, może to też jest za coś, ale bym bardziej powiedziała, to nie jest powód, to jest za odwagę. Uśmiechniesz się do niej, zapytasz i znowu masz naprawdę ogromne szanse. Jeśli tylko będzie mogła, to zakładam, że ten rabat ci da. Dobra, czyli jak się przygotować? Ja powiem tak, nie mówimy tu na pewno o takich negocjacjach biznesowych, bo przygotowanie do nich to jest długa droga i poważna sprawa. Ja bym nawet powiedziała, że w kontekście czterech etapów negocjacji, ten etap pierwszy, czyli przygotowanie, jest etapem najtrudniejszym, najbardziej czasochłonnym i najważniejszym. Natomiast załóżmy, że przygotowujemy się do negocjacji z klientem dotyczącym jakiejś stawki zlecenia, tak? Z zlecenia dla nas. Dobrze wiedzieć, kim jest ten klient, dobrze wiedzieć, czego on szuka, a najlepiej wiedzieć, jaki ma problem, czyli co jest ważne, no bo to, że on szuka copywritera, to jasne, skoro się z nami skontaktował, prawda? Natomiast co jest dla niego ważne, bo jeśli on szuka jakiegokolwiek copywritera, no to powiem tak, no to będzie pewnie trudno coś wynegocjować, bo on ma 1568 alternatyw. Natomiast jeśli dla niego bardzo ważne jest to, na przykład jak u ciebie, że potrafisz pisać o finansach czy ubezpieczeniach, bo masz taki background, no to zakładam, że już nie ma 1537 alternatyw ten klient, a dla niego ważna jest jakość tego tekstu, dla niego ważne jest, żeby człowiek, który będzie to pisał oczywiście ładnie, składnie i żeby to się dobrze pozycjonowało, ale żeby jeszcze dawał jakąkolwiek wartość, żeby nie trzeba było poprawiać tych tekstów pod względem merytorycznym. Więc to jest oczywiście bardzo ważne. Wiemy, kim jest nasz klient, jakie ma potrzeby, jakie ma problemy, co jest dla niego ważne, ale powiedziałabym, że to chyba wiedzą wszyscy już. Znaj swojego klienta, zbadaj jego potrzeby, obroń się przed jego obiekcjami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja bym zwróciła uwagę na rzecz, na którą nie wszyscy jeszcze zwracają uwagę. Otóż jest coś takiego jak typologia osobowości. Różne są szkoły, różne modele, o tym nie będę mówić, bo o tym to byśmy mogli sobie nagrać dwa osobne programy, ale chciałam zwrócić uwagę na to, że różne typy ludzi komunikują się w różny sposób, czyli przyswajają informacje w różny sposób i komunikują informacje, które chcą, werbalizują informacje, które chcą komukolwiek przekazać, też w różny sposób. Przykład. Wyobraź sobie, że wracając do domu spotkałam sąsiadkę przed drzwiami od klatki i niosła siatkę, rozsypała się ta siatka i rozsypały jej się pomarańcze. Pomogłam jej te pomarańcze z chodnika zbierać. I teraz tak, ja opowiadam tę historię mojej mamie. Jak wracałam do domu, to spotkałam przed klatką goździkową, której się rozwaliła siatka z pomarańczami i wszystko jej się wysypało, więc pomogłam jej te pomarańcze zebrać. Kropka. Teraz tę samą historię opowiada moja mama, która tę sąsiadkę spotkała i pomogła jej pozbierać rozsypane pomarańcze. Wyobraź sobie, że jak dzisiaj wracałam od lekarza, ciężko było się zapisać, dał mi coś na tą nogę, ale cały czas mi boli, ja nie wiem, powinien mi jakieś prześwietlenie dać czy co, no wracałam od tego lekarza i przed klatką spotkałam goździkową, to z drugiego piętra, wiesz, tą, co mieszka z mężem i z takim synem już dorosłym, nie? No, spotkałam tą goździkową, ona ciągnęła dwie siatki zakupów, ja nie wiem, kobieta ma męża, syna i nikt jej nie pomoże, sama ciąga te dwie siatki zakupów, ta jedna siatka zakupów jej pękła,
I wiesz co, rozwaliło jej się wszystko, te pomarańcze jej pouciekały, no wszystko, no to co miałam zrobić, no to kobiecie nie pomogłam zbierać i wiesz co, a jej syn to ponoć, no i popatrz, ta sama historia, ja ci podałam fakty, bo ja się tak komunikuję, jak ja słyszę, jak moja mama zaczyna mi coś opowiadać, to ja mam już włączony tryb uciekaj albo udawaj martwego, bo do tego się nie da znieść, ale zobacz, wstęp miałeś o chorobie, miałeś o lekarzu, miałeś o trudnościach z NFZ-em, rozwinięcie o goździkowej, o tym, że tak powiem, przypadku, zakończenie to było pewnie za 17 minut, między innymi jeszcze historia o synu weszła, no storytelling, powiedziałabym storytelling w całej okazałości, ale tak, niektórzy tak lubią, niektórzy lubią makaron na uszy, niektórzy lubią powoli, z mnóstwem przymiotników, z budowaniem napięcia i nieważne, słuchaj, czy ty im sprzedajesz swoje usługi kopii, czy ty im sprzedajesz susz owocowy, czy ty im sprzedajesz usługi kreślarskie. Oni po prostu w ten sposób rozmawiają i oni, do nich łatwiej dotrzesz, jeśli będziesz im opowiadał historię. A są ludzie, ja, którzy cenią swój czas i którzy bardzo lubią 0101 i którzy zawsze na negocjacje przychodzą z Excelem, dlatego że Excel nigdy nie kłamie. No jak mi się w Excelu świeci na czerwono, to choćbym nie wiem, jak przyjemnie mi się z Tobą negocjowało, choć nie wiem, jak bardzo byś mi się spodobał i nie wiem, jak bardzo chciałabym się z Tobą po raz kolejny spotkać, to ja od Ciebie nic nie kupię. Dopóki mi się ten Excel świeci na czerwono, ja od Ciebie nic nie kupię, czyli dealu nie będzie. Więc jeśli spotkasz takiego człowieka, który 0, 1, wykres, tabelka i patrzy na zegarek, to komunikuj się w tym trybie z nim. Po prostu łatwiej się z nim dogadasz i łatwiej go przekonasz do swoich usług, do tego, co mu chcesz sprzedać. Więc zwróćmy proszę uwagę, o ile to możliwe, bo oczywiście nie zawsze mamy... słyszymy albo widzimy tych klientów po raz pierwszy, nie? To wtedy zwróćmy uwagę, jak oni się komunikują. Czy to jest 0101 do celu, czy to jest opowiadanie historii, to jest pływanie między tematami, bo taka właśnie powinna być nasza odpowiedź. W takim trybie komunikacyjnym powinniśmy im sprzedawać nasze usługi. Jasne, tu potwierdzę, bo dopiero w tamtym roku na badaniu to było Maxi Disk tych stylów, naturalnych stylów zachowań, czerwony, niebieski, żółty i zielony. Wyszło, że ja jestem niebieski, czyli ten analityk, ten, który lubi dużo informacji, lubi szczegóły, lubi się przygotować, tak, lubi robić dokładnie i strasznie źle mi się współpracowało z czerwonymi, którzy potrzebują szybko, konkret, efekt i do brzegu. Ja nie potrafiłem się komunikować z nimi, bo ja uważałem, że te wszystkie szczegóły, nad którymi ja pracuję, są istotne, bo dla mnie są istotne, ale dla nich nie są. I to jest mega ważne, to mogę potwierdzić, ale to, tak jak mówisz, temat na pewnie osobne dwa programy. Tylko jedna tutaj wskazówka. Podstawowa różnica między to jakby czerwonymi i niebieskimi. Czerwony chce już teraz natychmiast decyzja, bo on działa w teraźniejszości. A niebieski analizuje, kalkuluje, myśli, bo on patrzy w przyszłość. Prawda? Dlatego chociażby z punktu widzenia czasu już zobacz, jak trudno na przykład im się porozumieć. Oczywiście na szczęście dla nas te typy kolorystyczne, one rzadko kiedy bodajże 5% populacji jest tylko jednokolorowa, nie? Czyli spotyka się czysty niebieski z czystą czerwoną. Natomiast zazwyczaj mamy drugi kolor, nie? Czyli niebiesko-czerwony, niebiesko-żółty i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu nam się łatwiej dogadać. Okej, to kolejne pytanie, całkiem fajne, czyli mówi się, nawet u Feliksa Denisa w książce Jak zostać bogatym czytałem, że ta strona negocjacja, której mniej zależy, wygrywa negocjacje, że i w naszym fachu ta druga strona dość często ucieka się do tego argumentu majtania przysłowiową marchewką przed nosem, że albo weźmiesz za tyle, za ile ja chcę, albo nie zarobisz kasy i wielu copywriterów ulega z tego powodu. I pytanie tutaj brzmi o to, jak stłamsić ten lęk o bycie, ten lęk o te zarobki, czy się w ogóle da? Ja bym powiedziała tak, jest sporo prawdy w tym, że tą sytuację negocjacyjną jest w stanie wygrać osoba, która mniej zależy, ale z jednym ale bym powiedziała, której mniej zależy albo wydaje się, że jej mniej zależy. Czyli uwaga, tak dobrze gra, tak, taką ma postawę,
że tobie się wydaje, że mnie nie zależy, że ja mam 1000 alternatyw, ja z tobą rozmawiam, ale właściwie nie wiem, czy nie tracę czasu z tobą rozmawiając, nie? Bo w kolejce czeka następnych 17 kandydatów, więc ja zasadniczo robię ci łaskę i tak dalej, i tak dalej. Ja być może świetnie gram, świetnie udaję, właśnie dlatego, żeby wzbudzić w tobie niepewność, żebyś oczami wyobraźni zobaczył tych 17 kontrkandydatów i żebyś już automatycznie, zanim jeszcze powiedziałeś mi, ile ta usługa będzie u ciebie kosztować, to żebyś sobie zrobił takie self-nego, czyli takie negocjacje ze sobą i już o 10 czy o 20% opuścił, zmniejszył tą stawkę, którą pierwotnie zamierzałeś mi zakomunikować, więc mówię, tak, mniej zależy albo wygląda, że mniej zależy, natomiast tutaj absolutnie podstawowa kwestia to jest tak zwana BATNA. BATNA to z angielskiego skrót Best Alternative to Negotiated Agreement, czyli mówiąc po polsku alternatywa, plan B. Zobacz Daniel, jeśli ty nie możesz się opędzić od klientów. Masz kalendarz zajęty no przynajmniej na 2 miesiące do przodu i wybierasz sobie zlecenia, bo o tym lubisz pisać, o tym nie lubisz pisać. Tego klienta bardzo lubisz, a z tym klientem no, nie ma chemii, ciężko ci się z nim rozmawia. Ten klient ci płaci w terminie, a ten niekoniecznie. No to i masz tą alternatywę, masz zlecenia, masz pełen kalendarz, to po prostu jeśli ktoś próbuje jakkolwiek wpływać na twoje decyzje i twój cennik mówiąc, oj to jest drogo, o spodziewałam się innej stawki, no ale pan sobie zdaje sprawę, że takich copywriterów jak pan to są na rynku dziesiątki? No to nie dyskutujesz, no nie negocjujesz, bo nie musisz, masz robotę i możesz sobie wybierać, masz alternatywy, nie jedną alternatywę, tylko alternatywy. Wtedy twoja pozycja negocjacyjna jest mocna, ty właściwie jesteś stroną dominującą w tych negocjacjach, mimo że na przykład klient reprezentuje wielkie korpo, to nie ma zupełnie znaczenia, a ty jednoosobową działalność gospodarczą, ty jesteś stroną dominującą, bo tobie naprawdę nie zależy, ty możesz sobie wybierać klientów i on nie będzie tym klientem, za którego ty będziesz, że tak powiem, umierał i dasz się pokroić. Natomiast sytuacja zupełnie odwrotna, nie masz roboty. Właściwie zastanawiasz się, za co ty w tym miesiącu obsłużysz ratę kredytu, czynsz, nie wiem, inne zobowiązania. Dla ciebie ta możliwość zarobienia jakichkolwiek pieniędzy, zaznaczam, jakichkolwiek pieniędzy jest uratowaniem ci, że tak powiem, życia w tym miesiącu, tak? No więc twoja pozycja negocjacyjna jest ogromnie słaba i jeśli na początek powiesz 3, klient powie za dużo, albo klient nawet jeszcze nie powiesz 3, a klient już pokaże ci, jak ogromną masz konkurencję i w ogóle jak niewiele dla niego znaczysz i ma dla ciebie 3,5 minuty, i on jest strasznie ważny, no to ty zanim powiesz te 3, to pewnie powiesz 2,5, a jak on się tylko zmarszczy, jeszcze nawet nie odpowie na te 2,5, tylko się tylko zmarszczy albo zasępi, to ty już od razu powiesz 2. To nawet nie negocjujesz z klientem, tylko praktycznie deprecjonujesz w każdym kroku te swoje stawki, zmniejszasz, deprecjonujesz też wartość swojej pracy, bym powiedziała, no ale nie masz wyjścia, ty po prostu rozpaczliwie potrzebujesz tego zlecenia, więc no fajnie jest, ja wiem, że fajnie jest mi mówić, że zawsze negocjuj, ale są sytuacje, kiedy po prostu rozpaczliwie potrzebujesz pieniędzy i wtedy bym powiedziała z negocjowaniem bardzo, ale to bardzo ostrożnie, ale wtedy należy pamiętać jedną rzecz, czyli podaj stawkę większą niż spodziewasz się otrzymać. Czyli czysto hipotetycznie, jeśli ja uważam, że za to zlecenie 2,5 tysiąca to jest bardzo dobra stawka, ja bym chciała tyle dostać, no to nie mówię 2,5 tysiąca, muszę sobie zostawić jakiś margines do negocjowania, no to na przykład powiem 2,800, tak? Ale już na pewno nie będę twardo negocjować, jeśli się okaże, że klient oczekuje rabatu, a ja muszę, rozpaczliwie muszę dostać to zlecenie, no to rabat dostanie. Tylko też jedna uwaga, klient, któremu będziemy albo zaczniemy w ogóle współpracę od dawania rabatu, albo będziemy przy każdym następnym zleceniu dawać rabat, to sami go wychowujemy na klienta roszczeniowego, prawda? No bo skoro, nie wiem, trzy poprzednie zlecenia dostawał rabat, a ty brałeś niżej niż bierzesz
zazwyczaj, to nie dziw się, że klient przy czwartym zleceniu też oczekuje, że dasz mu tą preferencyjną stawkę. Jeśli musisz, to znowu mu dasz, ale jeśli już nie musisz, to w tym wypadku powinieneś włączyć negocjowanie. Bo okej, miesiąc temu, półtora miesiąca temu i dwa miesiące temu byłeś w takiej, nie innej sytuacji, nie miałeś tej batny alternatywy. Dzisiaj już masz zlecenia i dzisiaj powinieneś klientowi pokazać, że dzisiaj możesz wybierać zlecenia, dzisiaj możesz i będziesz negocjował i dzisiaj spróbuj tę rozmowę nie skierować z nurtu pod tytułem będzie taniej, o ile będzie taniej, tylko jaką wartość ci przynoszę. Bo też ciekawe, jeśli klient jest u ciebie czwarte zlecenie, to zobacz, no to też jest jakaś informacja, no chyba jest zadowolony z tego, co mu przez te trzy ostatnie zlecenia przyniosłeś, prawda? No domniemywam, no chyba, że byłeś najtańszy na rynku, a on robi to tylko i wyłącznie dlatego, że ma to najtaniej, no ale to chyba nie tędy droga, nie? Też tak myślę, nawet jak ktoś mnie czasem pyta o podnoszenie stawek, że jak te stawki podnosić, to ja tutaj doradzam właśnie, jeżeli podnoszę stawki i klient odchodzi, bo mu się nie podoba to, że jest drożej, to najprawdopodobniej był ze mną tylko ze względu na cenę, a nie na wartość. A jeżeli dokładnie. I to wiem po sobie i wiem też po ludziach z branży, jak podnoszą stawki, że jeśli klient jest ze mną dla wartości, to zostanie nawet po podniesieniu stawek, bo on rozumie, że jeżeli coś jest wartościowe, to wartość tej rzeczy w czasie powinna rosnąć, bo ten i copywriter się rozwija i ma więcej zleceń, jeżeli jest dobry, to więcej klientów do niego przychodzi, ma te batne, ma alternatywy i klient to rozumie, a klient, który jest tylko dla ceny, to po pierwsze podwyżce odejdzie, bo był tylko dla ceny. Więc... Ale on ma mnóstwo alternatyw, więc też no nie dziwmy mu się, że on odejdzie, prawda? Bo on ma 1000 alternatyw, on ma 1000 planów B. Jak się nie dogada z Danielem, to się dogada z Marysią. Jak się nie dogada z Marysią, to się dogada z Szymonem. I to pewnie bardzo szybko znajdzie tą alternatywę. Natomiast ja tu chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż nasza specjalizacja. Jeśli ty piszesz, potrafisz napisać o wszystkim, o modzie, o urodzie, o kosmetykach, o wystroju wnętrz i tak dalej, to zakładam, że jest to temat na tyle, już bez pogłębiania, jest to temat na tyle prosty, że pewnie 1000 copywriterów o tym potrafi napisać, prawda? Natomiast weźmy pod lupę już temat trudniejszy. Nie mówimy tu o wystroju wnętrz, tylko na przykład mówimy o remontach, o fuszerkach, o problemach budowlanych, no tu już raczej trzeba wiedzieć odrobinę chociaż na ten temat, bo tam już specjalistyczne słownictwo wchodzi w grę, prawda? Tam wchodzą jakieś kwestie materiałów, tam wchodzą pewnie nazwy jakichś brandów, w którym jeśli bym była budowlańcem, prawda, i się zajmowała czymś takim, to pewnie bym znała, więc nie. Prawie każdy ci napisze o nowych wystrojach wnętrz i teraz, że kolor, jaki kolor został kolorem 2024 roku, prawda, ta brzoskwinka, ale już myślę, że nie każdy ci napisze o kwestiach jak fuszerek budowlanych. Ja wiem, na przykład ja podaję zawsze taki przykład głębokiej, ale to głębokiej specjalizacji. Klatka Faradaya. Kojarzysz w ogóle taki temat jak klatka Faradaya? Coś mi się obiło. Ja ci powiem, kiedy się mogło obić o uszy. Ja pamiętam, słuchaj, siódma klasa podstawówki, fizyka, nie lubiłam fizyki, ale ja byłam taką, tak powiem, kujonym piątkową uczennicą, więc oczywiście nauczyłam się tych klatek Faradaya, dostałam, zaliczyłam to na piątkę i tak pamiętam, że wychodząc z tej lekcji fizyki, tak sobie myślę, Jezus Maria, nigdy więcej, nie? Nauczyłam się, zaliczyłam i zapominam, no bo jak normalny człowiek, ktokolwiek będzie miał w życiu do czynienia z klatkami Faradaya, nie? No i uwaga, Ewa, 30 lat później. Jestem odpowiedzialna za gigantyczny projekt znalezienia, sourcingu, jak to się ładnie nazywa, i zmiany dostawcy klatek Faradaya w rozwiązaniach medycznych. I jest coś takiego jak MR, czyli rezonans magnetyczny. On musi pracować w klatce Faradaya. I więc jestem odpowiedzialna za gigantyczny projekt znalezienia, zmiany dotychczasowego dostawcy klatek Faradaya na nowego, lepszego, tańszego, jak to zawsze w zakupach.
Nawet sobie nie wyobrażasz, jak wiele się wtedy musiałam dowiedzieć o klatkach Faradaya. I tak nigdy nie powiem, że jestem specjalistą w tym obszarze. I tak, jeśli szłam na negocjacje z producentem, z dostawcą klatek Faradaya, to brałam na te negocjacje inżyniera, który był odpowiedzialny za całe rozwiązanie magnetyki rezonansu, czyli między innymi też za tę klatkę Faradaya, bo on mnie wspomagał w kwestiach technicznych, czyli pokazuje tu, jeśli masz bardzo głęboką specjalizację i na przykład, czysto hipotetycznie, masz zlecenie, żeby napisać coś o klatkach Faradaya w rozwiązaniach medycznych, to podejrzewam, że jesteś jedyny w Polsce. I podejrzewam, że jeśli byłaby taka potrzeba po stronie klienta, to byłby gotowy albo musiałby zapłacić Ci dokładnie taką stawkę, jaką byś mu zakomunikował. Dlatego, że nie miałby alternatywy. No bo iluż ludzi, strzelam, no nie wiem, może by była druga osoba, ale iluż ludzi potrafi napisać, dobrze to napisać i jeszcze ma wiedzę specjalistyczną o klatkach Faradaya w rozwiązaniach medycznych typu MR. Niewiele. Tak, to cały czas to powtarzam, za każdym razem jak widzę, jak copywriter początkujący się ogłasza, że może pisać o wszystkim. Tak, albo dokładnie, wszystkie tematy obsługuje. Tak, jak ktoś mówi, że dobry copywriter o wszystkim napisze, no może i tak, może i dobry copywriter napisze o wszystkim. Ja za każdym razem mam takie i zrobię to kiedyś, przysięgam sobie, że to kiedyś zrobię, że zlecę tak trudny tekst z ubezpieczeń tej osobie, że się na nim wywróci, naprawdę. Jakieś analiza zysku technicznego czołowych 10 firm ubezpieczeniowych w Polsce w dziale drugim za ostatnie 5 lat. Pozdrawiam. Mhm. 3 tygodnie, nie macie, czytasz, nic nie robisz, tylko czytasz, nawet nie 3 tygodnie. I wtedy ta osoba, myślę, że przyjdzie do mnie i powie, że słuchaj, dobra, ja jednak nie napiszę o wszystkim. Albo tak, nie za te pieniądze, bo muszę kogoś wynająć, prawda? Muszę konsultanta sobie wynająć, więc napiszę ci to za 3 tygodnie, ale nie za te pieniądze, nie? No właśnie. Dokładnie. Już weszliśmy trochę w ten temat. Następne pytanie jest, jak negocjować nasze stawki copywriterskie? Już trochę już o to zahaczyliśmy. Czy coś nam jeszcze tutaj zostało do dodania? Czyli, że przychodzi klient, mówi, czego potrzebuje, ja mu mówię za to X, a klient zaczyna negocjować. I jak ja mam, powiedzmy, utrzymać swoją stawkę albo wręcz ją podnieść? Ja bym powiedziała, że po pierwsze ta rozmowa o stawkach, czyli rozmowa o pieniądzach, to na koniec. Czyli tak, klient przyszedł i powiedział, czego potrzebuje i zakładasz, że wiesz wszystko. Ja bym powiedziała nie, ja bym zakładała, że nie wiem jeszcze wszystkiego. Nawet jeśli klient mi zakomunikował, że uczepię się tych klatek Faradaya, że potrzebuje tekst o klatkach Faradaya, to ja bym jeszcze mu zadała 10 pytań pomocniczych, żeby się upewnić, czy to jest dla niego na przykład pilne, czy czas jest dla niego istotny, czy dla niego jest istotne moje kompetencje, czy na przykład wiedza teoretyczna, bo ja jestem wykładowcą uniwersyteckim, czy może wiedza praktyczna, bo ja kiedyś w przeszłości byłem inżynierem i takie klatki Faradaya tymi ręcami, jak to się mówi, składałem. Czy może dla niego jest istotne, żebym powołał się na różne źródła ciekawe, gdzieś tam odsyłające do jakichś badań, nie wiem, międzynarodowych. To wszystko, bo po pierwsze ja zdobędę informację pod tytułem, co jest naprawdę dla niego ważne. Jeśli zobaczę, że klientowi zależy na podejściu naukowym, że klientowi zależy na bardzo drobiazgowym podejściu, na zgłębieniu tematu bardzo poważnie, no to jest informacja, jakość, jakość, jakość. Jeśli ja usłyszę, że klient, tak, jakość jest ważna oczywiście, bo to jest poważny temat klatki Faradaya, no jak inaczej, ale tekst ma być na środę do 12, no to i ta środa do 12 zaczyna być kluczowa w naszych dyskusjach, to ja też wiem, co jest dla klienta ważne i w którą stronę ta moja komunikacja pokazująca wartość mojej pracy powinna iść, czyli że ja jestem copywriterem, który potrafi napisać o klatkach Faradaya najszybciej na świecie i wtedy środa do 12, czyli mam 1,5 dnia, obskoczę ten temat, albo czy ja jestem copywriterem, który jako jedyny w tym kraju potrafi napisać o klatkach Faradaya naprawdę tekst naukowy, tekst, którego nie powstydziłby się wykładowca akademicki. I
i w tym momencie tak negocjuję i tu pokazuję wartość, jaka pójdzie za tym, że ja mu napiszę ten tekst. Więc zadawajmy dodatkowe pytania, żeby naprawdę zbadać, na czym zależy klientowi, bo on nam powie, ja chcę tekst o fotelach, ja chcę tekst o oświetleniu, a ja chcę tekst o klatkach Faradaya, tylko jeszcze dokładnie, jaki, jak bardzo, co jest dla Ciebie ważne, pod jakim kątem, kto będzie czytał ten tekst i tak dalej, i tak dalej, czyli jak najwięcej informacji, bo on nawet nie pytany wprost, a na czym Panu zależy, powie nam, na szybkości, na jakości, na naukowym podejściu i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna rzecz. Po drugie, to już to, co powiedziałam. Roger Dawson, czyli taki amerykański negocjator, zawsze mówił, proś o więcej niż spodziewasz się uzyskać. Czyli jeśli my gdzieś mamy ten swój pułap cenowy, to powinniśmy kotwiczyć. Kotwiczyć to jest, kotwica to będzie ta oferta, ta pierwsza oferta, którą zwerbalizujemy klientowi. Powinniśmy kotwiczyć wyżej. Jeśli chcę dostać 2,5 za to zlecenie, to nie mówię 2,5, bo moim zdaniem zawsze jestem przygotowana na to, że mój partner negocjacyjny zacznie negocjować, a ja w ramach wymiany ustępstw będę pewnie musiała mu chociaż odrobinę, chociaż jakiś mały ruch zrobić, zejść z ceny, dlatego jest to 2,5, no to zaczynam od 3 czy od 2800, ale też uwaga, nie kotwiczymy za wysoko, czyli załóżmy, że stawki rynkowe to jest coś pomiędzy 3 a 2,5, no to na Boga, no nie krzyczmy wtedy, że chcemy 5000 za to, dlatego że wtedy klient może powiedzieć, że jesteśmy troszkę oderwani od realiów, no i nam podziękować, zanim w ogóle weszliśmy w jakąkolwiek dyskusję, w jakiekolwiek szczegóły. Więc kotwiczymy wyżej, niż chcielibyśmy uzyskać, natomiast no nie przesadzamy, absolutnie nie deprecjonujemy swoich usług, czyli nie sprawdzamy, jakie są stawki rynkowe i nie wychodzimy od najniższej. Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie będziemy mieć już przestrzeni na negocjacje, prawda? No bo jak już krzykniemy 2, to właściwie z czego mamy schodzić? No co, zrobimy mu to za 1700 zł, jeśli rynek to robi za 2,5? A druga rzecz, popatrz, jeśli my stawiamy sobie tą stawkę najniższą, to od razu deprecjonujemy wartość pracy, jaką mu dostarczymy, bo on nas postrzega, o, to jest ten najtańszy. Nigdy nas nie będzie postrzegał, Ewa jest świetna, tylko Ewa to jest ta najtańsza. No to nie, dwa razy nie, czyli raczej górna strefa, jeśli weźmiemy sobie gdzieś tą stawkę rynkową, niż dolna, dlatego żeby było z czego zejść, był ta przestrzeń do negocjacji i żeby samemu nie deprecjonować swoich usług, bo zawsze będę twierdzić, że jeśli jesteśmy za tani, możemy być świetni jakościowo, ale taki jest komunikat, no jeśli ja mam najniższą cenę na rynku, to prawdopodobnie no nie jestem tam najlepsza. Tak, to plus brak wiary w siebie, że ja mówię najmniej, bo ja siebie nie uważam za kogoś dobrego, a skoro ja siebie nie uważam za kogoś dobrego, to klient też tak będzie uważał. I to też rzuca na poczucie własnej wartości, co jest niebezpieczne. A teraz w drugą stronę, co w sytuacji, kiedy klient chce negocjować, a ja nie chcę? Zakładam, że nie musisz, tak? Nie chcesz, nie musisz, bo masz zlecenia, bo masz batne, bo masz robotę i jakoś ci specjalnie nie zależy na tym zleceniu. No to nie ma nic złego, słuchaj, Daniel, absolutnie nie ma nic złego w jasnym, grzecznym, ale stanowczym zakomunikowaniu, że ta stawka jest nienegocjowalna, że tyle kosztuje moja praca, ma ona wartość uznaną na rynku. I nie negocjuję tych stawek. Oczywiście nie musisz mówić, ja z Tobą nie negocjuję tych stawek, tylko w ogóle nie negocjuję tych stawek. Zobacz, jak od razu postrzeganie Ciebie się w oczach klienta poprawia. Kurczę, nie negocjuję stawek. To znaczy pewnie, że ma dużo klientów. To znaczy pewnie, że mu płacą tyle, ile chce, prawda? Więc nie negocjuję stawek. Jeśli klient wygląda na naprawdę zatroskanego, czyli nie takiego, który próbował po prostu mieć taniej, ale stać go, a klient wygląda na naprawdę zatroskanego, bo nie stać, no też tak bywa, że nie stać go w tym momencie na ten pułap cenowy, no to możesz powiedzieć coś takiego, że o ile nie zależy mu tak szczególnie na jakości, zobacz, raz jeszcze podkreślasz, że ty dałbyś mu jakość i wartość, ale o ile klientowi nie do końca zależy na tej jakości, a absolutnie najważniejszym wytycznym przy decyzji jest cena, to ty ewentualnie możesz mu, nie wiem, kogoś polecić, prawda?
I zachowałeś się absolutnie fair, bo po pierwsze utrzymałeś, przynajmniej postrzegana wartość twojej pracy w oczach klienta jest wysoka, on sobie na to nie może dzisiaj pozwolić, ale zobacz, moim zdaniem zachowałeś się absolutnie fair, pomogłeś mu i załóżmy, że nie wiem, za miesiąc albo za pół roku, kiedy będzie miał klient inne priorytety, bo na przykład będzie mu bardzo już zależało na jakości, albo będzie miał większy budżet, to moim zdaniem do ciebie wróci, bo byłeś tą osobą, która gdzieś tam w jego, wiesz, w jego świadomości zakotwiczyła jako bardzo jakościowy copywriter, który też mu pomógł, który nie skończył rozmowy, pana nie stać, to do widzenia, tylko wykazał się odrobiną empatii, prawda, i powiedział, to ja panu polecę kolegę, który jest młodszy, mniej doświadczony, no i ma z racji chociażby tego niższe stawki. No, ostatnie, chyba najtrudniejsze pytanie. Jak negocjować lub nie negocjować samemu ze sobą? Rozumiem, że kończymy już to nagranie. Wiesz co, ja właśnie w tym obszarze to się nie mam czym pochwalić. Ja tak zawsze mówię, jak mnie pytają, bo to są negocjacje, to się nazywa self-nego, nie? Czyli negocjacje z samą sobą. Ja niestety w tym obszarze nie mam zbyt wielu sukcesów i niestety nie mogę powiedzieć, to należy negocjować tak, tak i tak. I to wtedy najlepsze się dostaje wyniki. No, ja powiem tak, mam kilka słabości, na przykład zawsze negocjuję to takie kwestie, nie będę jadła całej tabliczki czekolady, tylko ten jeden kawałeczek. No to tak wystarczy mi na kilka minut, idę i sobie wtedy nie kawałeczek, tylko sobie urywam ten pasek taki z czterech kawałeczków złożonych i wystarczy mi następne kilka minut, żebym tak ze sobą przenegocjowała to, że jednak idzie pół tabliczki i jak jeszcze nie mam dosyć, to już w ogóle się poddaję i no i zjadam całą, więc no w takich obszarach słaba jestem. Niemniej jednak ja bym powiedziała, że to jest też kwestia pewnych nawyków. Ja wszystkich zachęcam do negocjowania wszędzie, gdzie mamy możliwość, czy ze swoją partnerką w domu, jak będziecie, wiesz, dyskutować, czy makaron, czy ryż, czy ziemniaki, kto obiera ziemniaki, nie, bo z nimi jest najtrudniej, bo je trzeba obrać, albo w takim razie nie obierzesz ziemniaków, ale śmigaj do sklepu po frytki, nie, no, skoro nie obierzesz ziemniaków, czy właśnie, nie wiem, gdziekolwiek coś kupujemy, wycieczkę w biurze podróży, załatwiamy jakąś sprawę w urzędzie, ostatnio w urzędzie dzielnicy negocjowałam, no kurczę, naprawdę wszędzie są ogromne możliwości, nie wiem, w środowisku pracy, jesteśmy w dziale, przyszedł szef, rzucił nam zadanie, mamy na jakiś tam projekt i powiedział, radźcie sobie, nie wiem, za tydzień chcę wynik, no to przecież musimy usiąść, przedyskutować, kto co robi, na kiedy, kto pomaga, kto nadzoruje, kto robi notatki, kto wpisuje, kto wypełnia jakieś tabelki, prawda? Więc musimy tę robotę podzielić. My tego w ogóle nie traktujemy jako negocjacje, to są czyste negocjacje wewnętrzne. To się nazywa negotiations with stakeholders, czyli w środowisku pracy. Więc negocjujemy naprawdę codziennie, nieświadomie. Wyróbmy w sobie nawyk negocjowania świadomego albo już nawet poświadomego, tak jak ja. Negocjuję wszędzie, bo już tak mam. Więc powiedziałabym, że negocjacje ze sobą to jest absolutnie wyższa szkoła jazdy. Ja jeszcze nie dorosłam, żeby je z sukcesem, że tak powiem, kończyć w tych tak zakresach, gdzie musiałabym się samodyscyplinować, ale to, żeby negocjować zawsze i wszędzie, czy o złotówkę, czy o miliony złotych, no to jest u mnie po prostu nawyk, ja to mam w DNA, to pewnie wszyscy kupcy, no. Kupcy z racji tego, że głównie to robią, mają to w DNA, ale to jest dobre podejście, bo zobacz, jeśli ja dzisiaj w pracy wynegocjowałam milion złotych, to super, to się bardzo cieszę, jestem usatysfakcjonowana, mój pracodawca i zleceniodawca również, ale potem ja na przykład rozmawiam z gościem, który mi będzie meble na wymiar robił w kuchni, nie? Zadziwia mnie to, bo takie przypadki mam na co dzień. Jak ludzie są gotowi zapłacić za usługę kilkadziesiąt tysięcy złotych, no bo to tyle teraz kosztuje, porządne meble w kuchni, no to już jest kwestia kilkudziesięciu tysięcy złotych i uwaga, nie podpisać umowy. To jest powszechne, nie podpisać umowy z firmą, która będzie im to zlecenie robić. Nie przenegocjować tej umowy, nie zapisać w tej umowie stawek, etapów, terminu wykonania, kar umownych za niedotrzymanie terminu. No jak? A potem
obudzić się, jak to się ładnie mówi, z ręką w nocniku i płakać wszystkim znajomym, że oszukał mnie ten gościu, co mi miał zrobić meble kuchenne, bo mu zapłaciłam zaliczkę w postaci połowy wartości, a teraz ja do niego dzwonię, ja go proszę, on nie odbiera moich telefonów, on mi tłumaczy, że najpierw mu się rozchorowała matka, potem mu się zepsuł samochód, potem mu zabrakło drewna, potem jeszcze coś i ja go teraz ścigam, proszę i błagam, a on mi mówi, że tak najprawdopodobniej to w połowie marca mi zacznie te meble składać. No ale powiem tak, sama sobie jesteś winna, sam sobie jesteś winien, no. No nie ma się, że tak powiem, na co powołać, nie ma umowy, nie ma ustaleń, dostał pieniądze i teraz komu bardziej zależy? No właśnie, wróciliśmy do tego, no nam bardziej zależy, żeby nam wreszcie te meble zmontował, nie? A jemu mniej zależy, dlatego my jesteśmy na pozycji proszącego, nie, sami na siłę się bardzo często w te pozycje proszącego, że tak powiem, wstawiamy, więc no, nie deprecjonujmy własnych usług, nie pozwalajmy sobie na sytuację, że komuś zapłacimy, a potem będziemy chodzić i prosić, żeby zrealizował świadczenie, za które mu zapłaciliśmy. Nie pozwólmy na to, żeby ludzie robili nam łaskę, jak nam oddają własne pieniądze, jak nam płacą w terminie. No to nie jest żadna łaska. To, że nam ktoś zapłaci fakturę w terminie, to jest obligacja z jego strony. To nie jest żadna łaska. Natomiast jeśli będziemy klientowi dziękować, że nam w ogóle zapłacił 60 dni po terminie, a potem znowu będziemy od niego brać zlecenia z pełną świadomością, że prawdopodobnie historia się powtórzy, no to kto jest winien tej sytuacji? No rozpuściliśmy tego klienta, pozwoliliśmy się na takie, a nie inne traktowanie, no to on nas tak traktuje. Rozmawiałem z Asią Szymanowską, ona studiowała prawo, to mówiła, że zapłata należy się, o ile strony nie ustaliły inaczej, zapłata za dzieło należy się w momencie dostarczenia dzieła. Nie w momencie, kiedy wszystkie poprawki są wprowadzone, nie w momencie, kiedy klient stwierdzi, że to z nim rezonuje, nie w momencie, kiedy tekst trafi na stronę, tylko w momencie, kiedy dzieło zostało dostarczone, o ile strony nie ustaliły inaczej. Jeśli na przykład się z klientem dogadam, że na koniec miesiąca jest zbiorcza faktura, no to na koniec miesiąca jest zbiorcza faktura, płatna tam do 7 czy do 14 dni, to już jest w gestii klienta. Jeżeli klient zapłaci wcześniej, spoko. Jeśli zapłaci w terminie, też spoko, no bo zapłacił w terminie. Ale jeśli jest po terminie, no to już zaczynamy. Dobry patent, bo dawałem taki post na LinkedInie odnośnie do faktoringu, że ostatnio mi się klienci dość często spóźniali. I dobrym patentem, który wprowadziłem, jest to, żeby do umowy wpisywać rabat za terminowe płatności. Znaczy rabat. Biorę tyle, ile chcę wziąć, ale za nieterminowe płatności po prostu biorę więcej. Więc jeżeli pierwsza faktura jest, załóżmy, po terminie, to ja ten rabat usuwam z faktury i później liczę więcej. I klienta o tym informuję. Też jest inna rozmowa. Zgadza się, bo klient jest zdyscyplinowany, prawda? Ty go dyscyplinujesz tym, że jak zapłaci wcześniej, to dostanie jakiś rabat, a jak zapłaci później, to uwaga, urzędowe odsetki. To wiesz, że o tym nawet nie musisz klienta informować. Tego nie musi być w ogóle w umowie. Masz prawo już od pierwszego dnia opóźnienia masz prawo liczyć urzędowe odsetki. Co prawda nie są to duże pieniądze, ale myślę, że to jest też sygnał dla tego klienta. Nawet jakbyś mu miał naliczyć tam, strzelam, 32,5 zł, nie? Bo on się tam spóźni jakieś kilka dni od małej kwoty, to będzie dla niego sygnał, a ten gościu, no, nie jest z nim lekko, nie? Pilnuje swoich pieniędzy. A cóż jest złego w tym, że ja pilnuję własnych pieniędzy? Chyba nie ma nic złego. Ja też, to też nie wiem, czy w waszym biznesie to by przeszło, chociaż uważam, że można spróbować brać zaliczkę. Bo jeśli na przykład, wyobraź sobie, że do napisania jakiegoś tekstu to nie jest tak, że siadasz i piszesz, tylko potrzebna ci pewna inwestycja z twojej strony. Mówię o inwestycji chociażby czasowej, bo ty musisz zrobić, nie wiem, tak jak to się ładnie mówi, research jakiś, tak? To myślę, że absolutnie zasadne jest, żebyś ty wziął od klienta albo oczekiwał od klienta zaliczki i podzielił sobie płatność za realizację tego zlecenia na przykład 30% dzisiaj przy podpisaniu umowy, bo ja muszę poświęcić swój czas, ja muszę coś zrobić, sprawdzić, pojechać, nieważne, i potem te 70% z chwilą, kiedy klientowi
tę pracę przesłałem. Natomiast bardzo mi się podobało to Twoje stwierdzenie, czy ze mną to rezonuje, czy nie. To wszystko oczywiście zależy od tego, co sobie wpiszecie w umowę, bo w umowę sobie można na przykład wpisać wszystko i można rzeczywiście, klient sobie może wynegocjować taki zapis, który mówi, że jak on będzie niezadowolony z Twojej pracy, to on Ci nic nie zapłaci, albo on Ci zapłaci mniej, prawda? Czyli nie zapłaci Ci 100% tej kwoty, tylko Ci zapłaci mniej. No ale ludzie, znowu, umowy są po to, żeby je negocjować. To, że klient Wam daje bardzo niekorzystną dla Was umowę, czyli chroniącą głównie jego interesy, to jest jak najbardziej naturalne, powiedziałabym właściwe. Przecież ta umowa najprawdopodobniej została stworzona przez jego prawnika. On temu prawnikowi płaci i wynajął go po to, żeby chronił interesy tego klienta. No więc jak ten prawnik ma napisać umowę? Napisze ją tak jednostronnie i tak niesymetrycznie, żeby ta umowa broniła interesy klienta. Więc tam się może znaleźć właśnie zapis mniej więcej taki, że jak klient będzie nie do końca zadowolony z Twojego tekstu, to Ci nie zapłaci tej kwoty, na którą się umawialiście. Ale po to jest umowa, że umowa to jest zapisanie wspólnych uzgodnień. Zaznaczam, wspólnych uzgodnień, czyli dostaję tekst umowy, który mi się nie podoba, to odzywam się do klienta i chciałabym przedyskutować punkt ten, chciałabym zmienić, ten chciałabym nieco inaczej opisać, ten bym chciała uszczegółowić, a ten bym chciała wywalić. I wtedy dopiero po tym, jak mamy wspólne uzgodnienia i obie strony się pod nimi podpiszą, to ja tę umowę podpisuję. Umowy są po to, żeby je negocjować. To nie jest tak, że ktoś Wam daje umowę i jest tak, trzeba się podpisać na stronie trzeciej. No nie, bo to nie są negocjacje wtedy. Dlatego no ja bym zwróciła uwagę, że najlepiej pracować oczywiście na własnej umowie, bo wtedy ona jest tak skonstruowana, żeby nasze interesy chroniła. Natomiast jak klient daje umowę, to też nie podpisujemy tego po prostu w miejscu, gdzie jest wykropkowane na koniec, tylko czytamy i negocjujemy i nie zgadzamy się na zapisy, które warunkują de facto naszą płatność, nawet nie od jakości. No bo słuchajcie, ja myślę, że Daniel, no w Twoim fachu to tę jakość to troszkę trudno by było sparametryzować, prawda? Bo jak ja bym zbudowała wiadukt i on by nie trzymał, nie wiem, kątów, no to ja sobie biorę rzeczoznawcę budowlanego, tak? I rzeczywiście i on mi udowodni, opisze, narysuje, że ta budowla nie trzyma się standardu, prawda? I wtedy jasne, że klient w związku z tym, że to jest fuszerka, no nie płaci mi albo płaci mi połowę. Natomiast w przypadku otrzymania tekstu, to ja mogę powiedzieć, ten tekst ze mną nie rezonuje. No i co z tego? Co z tego? Parametry ma długość, ma czas zachowany, umowa chroni moje interesy, płacisz, a że on z Tobą nie rezonuje, to wcale nie znaczy, że on jest zły czy nie jest jakościowy. Może oznaczać tylko tyle, że ja dzisiaj lewą nogą wstałam i nic ze mną nie rezonuje. Może być tak? No może być. Może być tak. To dokładnie to, co mówisz. W 8 odcinku był Konrad Lipert i on dostał kiedyś umowę od jednej z agencji na współpracę i tam sobie czyta tę umowę oczywiście. I tam była kara umowna za, nie pamiętam za co, prawdopodobnie za naruszenie, za ujawnienie informacji poufnych. 200 tysięcy złotych. Ja się tak na to popatrzyłem i myślę sobie, ej, no nie, no przecież zlecenie jest warte 1000 złotych w skali miesiąca, a tu jest 200 tysięcy kary. No. Wziął to po prostu, skreślił, odesłał im ten dokument i poprawił. Mhm. A oni tam w tej agencji zrobili takie oczy, że ale jak to? To tak można? Jak śmiał dotknąć ich umowę. Ale dlaczego zrobili oczy? Bo wszyscy do tej pory to podpisywali. Dla mnie to jest zupełnie nonsensowne. Jak można dostać zlecenie za 2000 zł i podpisać się pod karą na 200 tysięcy? Zupełnie tego nie rozumiem. Ja bym oczywiście zapisów takich nie wykreślała, dlatego że w niektórych firmach, patrz korpo na przykład, te zapisy są obligatoryjne i po prostu jak to wykreślisz, to nie powiedzą, nie możesz być naszym dostawcą, nie możesz z nami pracować, nie tak jak pewne certyfikaty są obligatoryjne. Natomiast ja bym powiedziała, szanowni Państwo, ja jeśli u Was zarabiam 2000 zł, to no dla mnie bardzo bolesne będzie, prawda? Bardzo bolesne będzie zapłacenie kary o tym samym wymiarze, nie? No bo to jest wszystko, co u Was zamówiłam. Dlatego jak skreślicie te kilka zer, a ja mam dobre intencje, prawda? Ja nie chcę tutaj żadnych tajemnic ujawniać, więc ja mam dobre intencje, więc zostawmy to dwa na początku, skreślmy kilka zer, jest okej, nie?
No ale nie, zlecenie za 2000, kara za 200. To jest, to zupełnie się, jak to się ładnie mówi kolokwialnie, kupy nie trzyma. Dobrze, mamy to, mamy wszystkie pytania. Ostatnie zostało, gdzie cię można znaleźć w internecie? Mnie zasadniczo można znaleźć tylko i wyłącznie na LinkedInie. I powiem szczerze, że ogromnie lubię to miejsce. Mam wrażenie, że jestem od niego trochę uzależniona. Niech o tym świadczy fakt, że publikuję codziennie. Publikuję codziennie od poniedziałku do piątku. Publikuję oczywiście głównie teksty dotyczące negocjowania, umów, biznesu. Czasami sobie pozwalam na tak zwany freestyle, czyli coś tam opiszę, bo mnie coś wzruszyło czy wzburzyło. Niemniej jednak wszystkich, którzy by chcieli świeżą dawkę wiadomości o negocjowaniu, podaną myślę w takiej bardzo strawnej formie. Zapraszam na LinkedIn, zapraszam do polubienia, wysłania mi zaproszenia, wszystkie z przyjemnością akceptuję. Można też znaleźć jakieś moje nagrania gdzieś tam na YouTubie, ale dlatego, że ktoś je tam, na przykład moi zleceniodawcy, moi klienci, organizatorzy jakiejś konferencji je tam wstawili. Natomiast no, nigdzie, w zasadzie nigdzie indziej nie można mnie znaleźć oprócz LinkedIna, natomiast na LinkedInie są wszelkie na mnie namiary, czyli telefon, mail, plus do tego można oczywiście poznać i zaczepić mnie wiadomością na LinkedInie, jak to miało miejsce w tym przypadku i jak widać odpowiadam. Tak, super. Cieszę się mocno. Cieszę się dlatego, że... Przepraszam, ja na pewno... przepraszam, Dani. Zapomniałam o swojej stronie internetowej. No widzisz, poradnik negocjatora, www.poradniknegocjatora.pl i powiem szczerze, że jest to strona, którą uwielbiają studenci. To widać nawet po wskaźnikach, jak jest oglądalności, czyli wejść. Zamiera w 3 miesiące wakacji tych studenckich. Jest to strona, w której nie ma naprawdę wiele mojej reklamy czy mojej sprzedaży. Jest to strona naładowana wiadomościami o negocjacjach i po prostu studenci często pisząc jakieś prace zaliczeniowe odwiedzają tę stronę. Mam nadzieję, że robią, jak robią copy-paste, to chociaż źródło podają, ale tak, to jest strona dla ludzi, którzy już się głęboko tematem interesują, bo jest tam naprawdę bardzo dużo wiadomości merytorycznych, czyli to nie jest taka strona... Ja, Ewa, a tu kupisz moje kursy, tylko cała masa wiedzy o negocjacjach, o kontrakt managementie i ewentualnie ja, Ewa, i tu kupisz moją książkę. No to dwa miejsca, przepraszam, dwa miejsca. Nie szkodzi. No cóż, ja ze swojej strony dziękuję i myślę, że widzowie i słuchacze tego odcinka też podziękują i miejmy nadzieję, że dzięki temu zarobią trochę więcej kasy, no bo w sumie fajnie mieć pieniądze i fajnie umieć wynegocjować te pieniądze. Daniel, nie fajnie, to kurczę trzeba robić. To kurczę trzeba robić, bo wiesz co, jak to ktoś powiedział, nikt nie zadba o twoje interesy tak dobrze jak ty sama, czy tak dobrze jak ty sam. No to jest prawda, no nie oczekuj od klienta, żeby on ci dawał stawkę większą niż ma rynek. To ty musisz go przekonać, że ty jesteś więcej warty, dlatego bierzesz stawki wyższe niż ma rynek. Więc absolutnie negocjuj kobietą, negocjuj mężczyzną, absolutnie nie deprecjonujmy własnej wartości, to jest kwestia oczywiście wiary w siebie, ale taką wiarę, nawet jak się jej nie ma takiej zakorzenionej, bo niektórzy się cudnie rodzą z taką pewnością siebie, inni no niestety się z tym nie rodzą, ale to się da nauczyć, albo przynajmniej da się nauczyć mieć taką postawę negocjatora, jaka pokazuje to, że to tobie bardziej zależy, że za mną idzie jakość, że za mną idzie wartość, no a za tym idą pieniądze. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Tak jak ci mówiłam, ja o negocjacjach lubię gadać, więc to była przyjemność. Cała przyjemność po mojej stronie. W imieniu słuchaczy i widzów dziękuję jeszcze raz i kto wie, może do następnego. Do następnego.